Dzień dobry, witam was. Tak to możesz mówić i ja będę powtarzać. 41 odcinek, czas zacząć. 41 odcinek, czas zacząć. Pewnie większość z was lubi klimaty zombie w połączeniu z graniem online. Taki miks daje nam H1Z1. A niedawno jego twórcy postanowili rozbić tą grę na dwie części, z czego jedna ukaże się latem na pecety i konsole. Będzie ona miała podtytuł King of Hill i będzie rozwinięciem trybu Battle Royale i skupi się na szybkich potyczkach pomiędzy graczami. Druga odsłona H1Z1, czyli Just Survive, będzie zawierać w sobie podstawowe elementy rozgrywki, takie jak zbieranie surowców, wytwarzanie przedmiotów czy budowanie własnej bazy. Ważna informacja dla fanów The Division. Szykujcie się na otwarte beta testy. Pierwszeństwo będzie miał Xbox One i tam beta testy rozpoczną się 18 lutego. Dzień później zagrać będą mogli posiadacze komputerów i PlayStation 4. Zagramy w to, co znajdowało się w zamkniętych beta testach z dodatkową misją na ulicach Nowego Jorku. Pamiętajcie, że oficjalna premiera The Division będzie miała miejsce już 8 marca, czyli w Dzień Kobiet. Minęło 8 lat od wydania Mirror's Edge, które podbiło serca graczy na całym świecie. Już niedługo doczekamy się kontynuacji przygód Faith, a my zostaliśmy uraczeni nowym filmikiem i otwartymi zapisami do beta testów. Na razie nie wiadomo, kiedy się rozpoczną, ale już możecie zgłaszać się do nich na oficjalnej stronie Mirror's Edge. Pamiętajcie tylko, że musicie mieć założone konto EA. A gdyby tak istniała kuźnia? Kuźnia, w której robiono by bronie z gier wideo. Takie wiecie, prawdziwe. No ale przecież jest Men's at Arms Reforged. Na swoim kanale przedstawiają oni proces wytwarzania broni, a najnowszy odcinek poświęcony jest rozpruwaczowi z Bloodborne. Co ciekawe, jest ono składane, tak jak większość orężów w tym uniwersum. Jeśli macie pomysły na nowe przedmioty do odcinku, zostawiajcie komentarz dla twórców. Być może wybiorą waszą propozycję. W ostatnim odcinku ogłaszałam dla was konkurs na najciekawszy prezent walentynkowy dla grającej dziewczyny lub grającego chłopaka. No i pora na wyniki. Koszulkę MSI pluszowego smoka dostaje Dawid Kula, który dla swojej dziewczyny zrobiłby mody do gry zawierające na przykład wspólne zdjęcia. Myślę, że taka grająca dziewczyna na pewno doceniłaby ten prezent, zwłaszcza jeśli modowana byłaby jej ulubiona gra. Dawid, wyślij nam wiadomość prywatną na YouTubie, żebyśmy mogli wysłać do ciebie nagrodę. No i pytanko do was. Czy chcielibyście zagrać w Homefront 2 The Revolution i jeśli tak, to dlaczego? Mamy dla was 30 kodów do zamkniętej bety na Xbox One. Swoje zgłoszenia wysyłajcie na nasz adres mailowy Facebook mapamorele.net w tytule, wpisując Homefront 2 Beta. Spieszcie się, bo beta kończy się już 16 lutego. Do zobaczenia za tydzień. Pa, pa! Będzie, że dolić to z kartki. Nie, dolimy masuflera. Tak. Nie, masuflera. Możesz zrobić tak, minęło 8 lat od... Minęło... 3 w sobie przygody i 5. 3 i 5.